Cześć. Być może zdarzył Ci się kiedyś jakiś nieprzyjemny problem ze stroną internetową na WordPressie, a kontakt z autorem strony był w tym czasie niemożliwy. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy freelancera specjalizującego się w WordPressie. W tym filmie opowiem Ci, kto to jest i w jakich sytuacjach może Ci pomóc. Zapraszam do oglądania. WordPress to najpopularniejszy na świecie CMS, czyli system do zarządzania treścią strony internetowej. Na moment nagrywania tego filmu, blisko połowa internetu działa właśnie w oparciu o WordPressa. A kim jest freelancer? To jest po prostu osoba, która świadczy usługi w jakimś zakresie. W przypadku freelancera WordPress jest to zwykle budowa stron internetowych czy zarządzanie nimi. Współpraca z freelancerem w zestawieniu ze współpracą z agencją interaktywną cechuje się zwykle niższą ceną usług. Większą elastycznością współpracy czy bezpośrednim kontaktem z wykonawcą, który jest niezwykle ceniony przez klientów. Dlatego też usługi rzetelnych freelancerów cieszą się dużą popularnością. Kiedy może przydać Ci się pomoc freelancera specjalizującego się w WordPressie? Na przykład, gdy chcesz zbudować nową stronę internetową dla swojej firmy, taki specjalista poprowadzi cię krok po kroku od koncepcji po gotową witrynę. Być może potrzebujesz pomocy w zarządzaniu istniejącą stroną, np. przykład prowadzenie bloga, dodawanie realizacji czy produktów w sklepie internetowym. Być może masz problemy techniczne ze swoją witryną, np. strona padła po aktualizacji, złapała wirusa. Padła ofiarą jakiegoś ataku hakerskiego. Freelancera możesz potrzebować, gdy potrzebujesz zoptymalizować swój serwis, np. poprawić użyteczność, czas ładowania czy optymalizację SEO. I wreszcie czasem po prostu trzeba posprzątać panel administracyjny z dziesiątek komunikatów, okienek, palących się lampek itd. Oczywiście życzę Ci, żebyś nie miał żadnych nieprzyjemnych sytuacji ze swoją stroną internetową, jednak jeśli po obejrzeniu tego filmu stwierdzisz, że szukasz freelancera od WordPressa, to sprawdź moją ofertę na stronie www.arturkosiński.pl. Zajmuję się zarówno budową stron, jak też ich zarządzaniem czy optymalizacją. Dzięki za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem.